jadę specjalnie do Radomia po to, żeby zjeść jakiegoś burgerka za 6 zł. No zobaczymy, może jest dobry. Cena jest trochę podejrzana, nie oszukujmy się. 6 zł w tej chwili za jakikolwiek posiłek na mieście. No chyba, że to jest jakiś hot dog z Żabki, no to dobra. Chociaż nie wiem, ile teraz hot dogi kosztują. Ja się zatrzymałem, jak hot dogi kosztowały 3 zł. No ale nadal, 6 zł za coś ciepłego do jedzenia? Mało realne. No siema, piękny Radom, witam mnie ponownie. Przyjechałem tutaj stestować jakiegoś burgera ze skwerka. Jest to podobno tradycyjny przysmak w Radomiu. I słyszałem, że 6 zł kosztuje ten burger, więc może być ciekawie. Sprawdzimy to. Nigdzie tego w necie nie widziałem, wiem tylko tyle, że to jest naprzeciwko liceum Czachowskiego, chyba Czachowskiego. Ja jestem w okolicy i szukam, ale to chyba nie tutaj. Chyba muszę się wrócić. Ech, Radom, piękne miasto, niesamowite smaki, niesamowite lokale do zwiedzenia. Szukam. Czy znajdę? Zobaczymy. To chyba gdzieś tu miało być, jakieś budki. Widzę budki, ale wszystko nieczynne. 55% to czynne jest? Tu są te słynne burgery po 6 zł u was? Do burgera jeszcze sobie zaraz wrócimy, a tymczasem sprawdzę, jak smakuje najgorzej oceniany Chińczyk w Radomiu. Co prawda trochę zjebałem, bo Silver Dragon, czyli właśnie ten lokal, mieści się w dwóch lokalizacjach w Radomiu. A ja przez przypadek poszedłem do tego lepszego. No i musicie mi uwierzyć, że to był przypadek. Ale dobra, on też nie ma zbyt dobrych opinii, bo jego średnia to 3,7 gwiazdki. Chcieliście kurczaka, poproszę. Tragedia, kurczakiem można się zatruć. Twardy, ciężko go ugryźć. Nie wiem, co mogło do tego doprowadzić. Nie polecam żadnego dania z mięsem z tego miejsca. Dramat. Część warzyw surowa, część rozgotowana. Całość okrutnie przesolona. Nieświeże jedzenie. Popsute sajgonki z mięsem. Śmierdziały na odległość. Nie polecam. Mamy to. Pozycja myślę, że totalnie klasyczna dla tych, którzy znają jedzenie z Chińczyka, czyli kurczak w cieście. Kosztowało to 21 zł i w ogóle myślę, że to jest bardzo mała porcja jak na Chińczyka, jak na taką cenę. Surówki jest mało przede wszystkim. Ten kurczak smakuje tak jak w każdym innym Chińczyku. Surówka jest świeża, więc jest okej. Ryż jest dziwny, bo jest totalnie bez smaku. Nie jest w ogóle słony. Dziwny jakiś jest. Taka sklejka po prostu. Ale kule mocy z ostrym sosikiem. Totalna klasyka. Ryż wypadałoby zalać sobie cały sosem. Łagodnym albo ostrym. Bo sam jest totalnie bez smaku. Pamiętacie najgorszego Chińczyka z Warszawy? Tam był dramat, a tutaj myślę, że nie ma co narzekać. Tylko do kwestii ryżowej tutaj mogę się przyczepić. Reszta jest naprawdę okej. Ale w ogóle powiem wam, że te ceny teraz to jest naprawdę coś śmiesznego dla mnie. Znaczy w sumie nieśmiesznego. Pamiętam, jak takie danie u Chińczyka kupowało się za 12 zł. A teraz 21. Masakro. Okej, wracamy na skwerek testować burgera. Dzień dobry. Burgerka bym chciał. Cheeseburger może być mały. I to wszystko chyba. 5 zł. Znalazłem to miejsce, jest za mną. Zamówiłem już burgera, kosztował 5 zł z jednym kotletem. Jest jeszcze opcja z dwoma kotletami i z trzema kotletami. A menu... Menu już wam pokazuję, wygląda tak. Wziąłem cheeseburgera za piątkę. Jeden stek piątka, dwa steki 6 zł, trzy steki 6,50. Jasne, ja jestem w szoku, że za 6 zł, czy tam za 5 jeszcze da się coś zjeść teraz, nie? W tych czasach takiego ciepłego. Proszę pana, to prawie po kość. No tak, ceny są mega mocne. Ciekawe, jak to smakuje. A, dobra, już widzę, to jest słynny skwerek. Skwerek. Dziękuję bardzo. Fajna, mięciutka bułka, ogólnie ciepły jest. Sprażona cebulka, jakiś biały sosik, pewnie majonez, plasterek sera. Nice. To jest taki burger, jak kiedyś były na dworcach. Może nadal są, nie wiem. Szczerze, to nie wiem, czy za 5 zł da się zjeść coś lepszego. Nie będę się tutaj rozwodził na temat jakości mięsa i jego pochodzenia, bo chyba wszyscy wiemy, że nie jest to zbyt dobra jakość. Nie jest to jakaś sezonowana wołowina Wagyu czy inny Hereford. Niesamowity w swojej prostocie.
Myślę, że nie będziemy tu wymagać nie wiadomo czego od burgera za 6 zł. Sorry, za 5 zł. Bardzo szybki czas podania, genialny w swej prostocie, bardzo dobra cena. Oczywiście nie jadłbym tego zbyt często, bo nie wiem, czy nie zacząłbym świecić od tego. Nie jest złe. Nieźle. Dobra, ale ogólnie widzę, że tutaj jest też druga taka budka. Muszę spróbować. Dzień dobry. Może hot doga. Nie no, dobra, biorę cheeseburgera, żeby stestować. Proszę. Cheeseburgera poproszę. 6 zł. Zamówiłem to samo, czyli znowu cheese'a. Tutaj zapłaciłem złotówkę więcej. Czy będzie lepszy? Zobaczymy. Mam go. Prezentuje się bardzo podobnie do tamtego. Może trochę więcej cebulki tutaj jest. Dobra, wjeżdżam w to. Mięso chyba jest takie samo. Sosik jest trochę inny. Tutaj jest majonez, tam był jakiś taki bardziej tysiąc wysp czy coś takiego. A i tutaj jest kapustka. Zobaczcie. No nie wiem, są bardzo podobne. Złotówka różnicy, ten było złotówkę droższy. Nie czuć zbyt dużej różnicy. A ja jestem już zburgerowany. Ogólnie tutaj wszystko jest już nieczynne, oprócz tych dwóch burgerków. Robią robotę, widać, że tutaj walczą o pozycję swoją. Ogólnie najedzony i to za 5 zł. Jak za pół godziny na Instagramie nie dodam, że jestem w szpitalu, to znaczy, że było ok. Póki co nic mi nie dolega.